Cześć, nazywam się Kamil Śliwowski i dzisiaj opowiem Wam o tym, kto może publikować w sieci. Słuchacie pewnie czasem radia albo oglądacie telewizję, albo czytujecie lub widujecie gazety w dłoniach Waszych rodziców bądź nauczycieli. Aby opublikować coś w telewizji, w radiu czy w gazecie, te media potrzebują tak zwanej koncesji, zgody na to, aby publikować. Zanim jakaś treść pojawi się na łamach gazety czy w wiadomościach radiowych czy telewizyjnych, zwykle ktoś ją ocenia, weryfikuje i sprawdza. Może być to producent, wydawca. Natomiast kiedy pomyślimy sobie o internecie, o tych wszystkich miejscach, w których mogą się pojawić jakieś treści, we wszystkich aplikacjach, w których czytamy i oglądamy filmiki albo wiadomości, takie osoby nie występują aż tak często. Czy zatem wszystkie informacje tam są jakkolwiek sprawdzane? Pod tym względem internet to bardzo wyjątkowe miejsce. W takich popularnych aplikacjach Facebook, Instagram czy TikTok w zasadzie mamy bardzo często bardzo dobrze widoczny przycisk publikuj, przycisk z plusikiem, który pozwala nam w ułamku sekundy wrzucić do sieci zdjęcie, status, filmik albo nawet zacząć transmisję na żywo i opowiadać albo pokazywać coś do osób, które nas obserwują w czasie rzeczywistym. Jest to bardzo łatwe, a dodatkowo takie treści w sieci mogą błyskawicznie stać się popularne. Jeżeli coś w internecie jest bardzo szeroko udostępniane, komentowane przez wiele osób, to może w ciągu kilku godzin, kilku dni zdobyć tysiące czy miliony osób, które to obejrzą. Takie treści nazywamy bardzo często treściami wiralnymi. Mogą być to memy, czyli coś zabawnego, zabawne obrazki, ale mogą być to również informacje czy filmiki. TikTok jest świetnym przykładem. W ciągu kilku dni nowy taniec na TikToku może zdobyć miliony osób, które go zobaczyły. A skoro mowa o TikToku i YouTubie, to czy wiecie, kto może w nich publikować? W zasadzie każda osoba, wystarczy założyć konto, więc jeżeli mamy nagle tyle osób, które mogą tak łatwo założyć konto i zacząć publikować swoje treści w aplikacjach, w mediach społecznościowych, to czy czasem nie zdarzy się komuś popełnić błąd? Musimy się zacząć zastanawiać nad tym, czy możemy wszystkim tym osobom i wszystkim ich treściom, które wrzucają, zaufać. Gdyby te problemy dotyczyły wyłącznie bardzo zabawnych filmików i memów, pewnie nie mielibyśmy się czym martwić. Niestety w sieci równie łatwo bardzo popularne, bardzo szybko mogą stać się również nieprawdziwe informacje na ważne tematy. Tutaj dochodzimy do sedna problemu. Skoro w sieci publikować mogą wszyscy, którzy mają dostęp do internetu, a jest to aktualnie ponad 5 miliardów osób na całym świecie i publikować możemy bardzo łatwo i prosto, to pewnie możecie się domyśleć, że sprawdzenie i weryfikowanie wszystkich tych informacji byłoby niemożliwe. A nawet jeśli możliwe technicznie, to pytanie, czy miałoby sens, skoro większość tych informacji, o których piszemy, które pokazujemy, zdjęć, które wrzucamy, czy filmików, to sprawy bardzo codzienne i błahe. Niestety, jeżeli jest to tak łatwe i proste w internecie opublikować informacje, opublikować treści, to musimy zastanowić się nad tym, czy przynajmniej część z nas nie popełni czasem błędu podczas takiej publikacji, a może również jakaś mała grupka ludzi nawet celowo w internecie opublikuje jakąś treść fałszywą, która chce wprowadzić ciebie, mnie w błąd, oszukać. Warto wprowadzić sobie taką zasadę ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności. Taką samą, jaką mamy, kiedy poruszamy się po ulicach i musimy odrobinę mniej ufać na przykład kierowcom samochodów, czy na pewno nas widzą. W internecie to oznacza zastanawianie się, czy wszystko, co widzę, co czytam, jest naprawdę prawdziwą informacją.